Nawet pochmurna, deszczowa pogoda nie zdołała zniechęcić kwidzyniaków, którzy w niedzielę 12 maja stawili się na linii startu. Ulicami Starego Miasta przebiegł 10. Ogólnopolski Unijny Bieg Uliczny. Do zawodów zgłosiło się blisko 500 zawodników w różnym wieku. Na rozgrzewkę odbył się marsz Nordic Walking, a następnie występy artystyczne. W samo południe burmistrz Roman Bera oficjalnie rozpoczął imprezę. Witam Państwa bardzo serdecznie. To już 10 lat, gdy w 2004 roku zastanawialiśmy się, w jaki sposób zaakcentować właśnie to wydarzenie. Wpadliśmy wspólnie z gronem znakomitych działaczy, trenerów zrzeszonych w Kidzińskim Klubie Lekkoatletycznym Rodło, aby zorganizować właśnie z tego powodu bieg. Bieg rekreacyjny, choć oczywiście również w ramach rywalizacji sportowej. I stąd powstał ten pomysł. 10 lat minęło. Serdecznie wszystkim organizatorom i przyjaciołom tego biegu dziękuję. Zawodnicy zostali podzieleni na kategorie wiekowe. Dzieci z klasy pierwszej i drugiej, dzieci z klasy trzeciej i czwartej, dzieci starsze, młodzicy z rocznika 98 i 99, a także juniorki i juniorzy młodsi, rocznik 96-97 oraz kategoria juniorek i juniorów z rocznika 94 i 95. Jednak jako pierwsi wystartowali najmłodsi chłopcy, dystans wynosił 600 metrów na trasie ulic Targowa Batalionów Chłopskich Braterstwa Narodowego. Zwycięzcami w tej grupie zostali: miejsce pierwsze Wiktor Tucholski ze szkoły podstawowej nr 6, miejsce drugie Dominik Bakaj ze szkoły podstawowej nr 2, miejsce trzecie Igor Raczkowski ze szkoły podstawowej nr 4. Spośród dziewcząt klasy pierwszej i drugiej najlepszymi biegaczkami okazały się Nadia Seng ze szkoły podstawowej w Rakowcu, która zajęła miejsce pierwsze. Miejsce drugie zajęła Julia Meyer ze szkoły podstawowej nr 4. Miejsce trzecie Joanna Mroczek ze szkoły podstawowej nr 2. Najlepsi biegacze w kategorii dzieci klasy trzeciej i czwartej to: na miejscu pierwszym Wojciech Szustowicz ze szkoły podstawowej nr 2. Na miejscu drugim Kajetan Kowalczyk z zespołu szkół w Gardei. Na miejscu trzecim Marcin Lewandowski ze szkoły podstawowej nr 5. Spośród dziewcząt w tym samym wieku najszybciej do mety dobiegły: pierwsza Zuzanna Sitko ze szkoły podstawowej nr 2, druga Natalia Pudlis ze szkoły podstawowej nr 4, trzecia Dominika Graszkiewicz ze szkoły podstawowej nr 2. W kategorii starszych dzieci najlepszymi zawodnikami okazali się Wojtek Pastewski z LKS Zantersztum na miejscu pierwszym, Karol Martyniak ze szkoły podstawowej nr 2, miejsce drugie, Franciszek Reniecki także ze szkoły podstawowej nr 2 na miejscu trzecim. Najlepsze dziewczęta w tej kategorii to Aleksandra Balicka z UKS Mosir Działdowo, miejsce pierwsze, Sylwia Grębowska z zespołu szkół w Rodowie, miejsce drugie, Martyna Sip, SKS Sokół z Małborka, miejsce trzecie. Zwycięszczenie obrazowaństwa biegu dziewcząt klas 5 i 6 10. biegu unijnego została Aleksandra Balicka, UKS Mosir Działdowo. Zapraszamy na najwyższy stopień podium. Na miejscu drugim Sylwia Grębowska, zespół szkół Rodowo. Dziękuję. Kazimierz Gorlewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Roman Bera, wiceburmistrz miasta Kwizyna. Miejsce trzecie Martyna Sip, Malbork, SKS Sokół Malbork. To trzy miejsca na podium. Nagrody można sobie tutaj wybrać. Na miejscu czwartym Aleksandra Rejklewicz, SP6 Kwizyn. Na miejscu piątym Karolina Malinowska, SP6 Kwizyn. I szóste Amelia Pikul, SP6 Kwizyn. Przypomnę, dekorują Kazimierz Gorlewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Kwizyna, Roman Bera, wiceburmistrz miasta Kwizyna. Przygotowują się do startu młodziczki, dziewczęta i chłopcy urodzone za 10 minut. I w tej chwili na starcie dziewczęta i chłopcy, są to młodziczki i młodzicy, proszę Państwa, klas pierwszych i drugich szkół gimnazjalnych. Przypomnę roczniki, muszą to być roczniki 1999-1998. W kategorii młodziczek nagrody zdobyły Dominika Marczyk z gimnazjum w Prawnikach, miejsce pierwsze, Adrianna Kłosowska, UKS Mosir Działdowo, miejsce drugie, Kinga Felczak, zespół szkół w Rodowie, miejsce trzecie. Najlepsi młodzicy to Mateusz Wiśniewski z gimnazjum nr 2 na miejscu pierwszym, Damian Romanowski z Kwidzyna, miejsce drugie,
Bajur Barkosz, SKS Sokół Malbork, miejsce trzecie. Ciekawy bieg na zakończenie. Widziałem czołówki, biegaczy, kategoria młodzieżowych, juniorów młodszych i juniorów. Numer 47, Zbigniew Piotr, aktualny mistrz Polski. Uwaga, Wojciech Margulewicz, zaraz. I proszę Państwa, wyruszyli. Zawamy do biegu i medalistka grupa juniorek, juniorów młodszych, juniorów młodszych. Ścigać się będzie na ulicach Kuzyna o nagrody finansowe, których ja też podawałem. Nie jest to żadna tajemnica. Wszystko jest dostępne na regulaminie na stronie organizatora. Kumpowska Klaudia Pełko. Miejsce czwarte. Zajęła Agnieszka Tomasz. Pełko. Miejsce trzecie. Bartosz Bajur. Malbork. Bartosz Bajur. Mężczyzn. Malbork. Piąte. Marcin Zepeński. Wszystko prawo jest w pozycji. Pętna, Sokół Malbork, miejsce trzecie na podzie, Malbork Major, Sokół Malbork. Stan gospodarzy, widzimy już pilota, a my za chwilę będziemy, proszę Państwa, oklaski walczyć z zwycięstwem, który ma bezsprzecznie, można powiedzieć, prawie ze stuprocentową pewnością będzie Zbigniew Piotr. I już widzimy, proszę Państwa, Zbigniewa Josta. No, może już niewiele nas tutaj zostało, ale przywitajmy gorącymi brawami aktualnego mistrza Polski, bo właśnie z Kwizyna. W kategorii juniorów młodszych kolejne zwycięstwo odniósł tegoroczny mistrz Polski Zbigniew Piost z Kwidzyńskiego Klubu Lekkoatletycznego, który na metę dobiegł jako pierwszy z zawodników. Za nim był Michał Karwiński z LKS Zantrysztum i Łukasz Florczyński SKS Sokół Malbork na miejscu trzecim. Miejsce trzecie. Łukasz Florczyński, Sokół Malbork, a więc miejsce na trzecie na podium. Miejsce drugie. Michał Karwiński. Zantrysztum, miejsce drugie. Żeby się nie pomylić tam, panowie. No i proszę Państwa, na najwyższym stopniu podium. Zwycięzca dzisiejszego biegu, a jednocześnie aktualny mistrz Polski juniorów młodszych biegach przełajowych, Zbigniew Piost, Kwidziński Klub Lekarzyczny, rodło podopieczny trenera Wojciecha Margulewicza. Ogromne gratulacje. Życzeniamy dalszych, nie tylko sportowych, sukcesów. Powtarzam, Zbigniew Piost, Michał Karwiński, Łukasz Florczyński, Michał Kopecki, Radosław Grudziecki, Marek Tomas. Małego biegu w kategorii juniorek młodszych została Magdalena Wiśniewska, rodło Chwicy. Duże brawa. Dziękuję. Kazimierz Gorlewicz, przewodniczący Rady Miejskiej oraz Wojciech Margulewicz, wiceprezes rodła Chwicy. No i Lech Kwiatkowski, organizator i prezes Chwicińskiego Klubu Lekkoatletycznego. Zapraszamy na scenę do podium najlepsze juniorki. Karolinę Kostyrkę, Patrycję Multikin, Adriannę Tas, Żanetę Staniszewską, Weronikę Dębowską, Magdę Jeziorską. Miejsce czwarte, Żaneta Staniszewska, Mocyr Działdowo. Miejsce piąte, Weronika Dębowska, rodło Kwizy. Miejsce szóste, Magda Jeziorska, Pełno. Ostatnią kategorią byli juniorzy, a najlepszymi zawodnikami Sławek Górecki, MLKS Nadwiślanin Chełmno, nagrodzony złotym medalem. Jacek Krakowka, MLKS Nadwiślanin Chełmno, nagrodzony srebrnym medalem. Wojtek Żywiński, LKS Zantrysztum z medalem brązowym. W ramach biegów odbył się także bieg osób niepełnosprawnych w kategoriach biegi indywidualne oraz w kategorii wózki inwalidzkie ręczne i elektryczne. W kategorii wózki ręczne nagrodę otrzymali Groszewski Zbigniew, DPS Tegna, miejsce pierwsze. Niebrzegowska Dominia, WTZ Kwidzyn, miejsce drugie. Bujanowska Karolina, WTZ Rijewo, miejsce trzecie. W kategorii wózków elektrycznych nagrodzono zawodników z DPS Kwidzyn, Kowzan Celinę, Partykę Piotra i Janiszewską Małgorzatę. W kategorii bieg kobiet do 18 roku życia, jako pierwsza na mecie była Kuszaj Aleksandra, druga Pudło Karolina i trzecia Mirga Paulina. W biegu kobiet po 18 roku życia najlepsze zawodniczki to Kowic Izabela, Gutkowska Kamila i Broniszewska Maria. W kategorii bieg mężczyzn do 18 roku życia pierwsze miejsce zajął Bajur Patryk, drugie Bartosiewicz Jan i trzecie Tofański Mateusz. Kategoria mężczyźni
Furiata Daniel, warsztat terapii zajęciowej Kwidzyn. Pierwsze miejsce, wielkie brawa. Kozielski Michał, warsztat terapii zajęciowej Rejewo. Michała, tak? Trzecie miejsce, Andrzej Cylka, warsztat terapii zajęciowej Rejewo. Brawa. W kategorii juniorek i juniorów oprócz nagród symbolicznych zwycięzcy otrzymali także nagrody pieniężne, jednak najwięcej emocji wywołało losowanie nagród rzeczowych, a wśród nich rowerów górskich. Tutaj szanse na wygraną były wyrównane. Zwycięzcą mógł zostać każdy z zawodników. Bieg unijny to przede wszystkim uczczenie 9. już rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jak od tego czasu zmieniła się rzeczywistość samorządów, zapytaliśmy przewodniczącego Rady Miejskiej. Nie, no to chyba widać, chociażby w tym miejscu, gdzie jesteśmy, na placu Jana Pawła, jak on wyglądał przedtem, a jak teraz i nasz teatr. Myślę, że my, mieszkańcy Kwidzyna, nie zawsze też potrafimy to, nie mamy takiego dystansu, nie potrafimy to docenić czy ocenić. Szczególnie nam miło słyszeć, jak przyjeżdżają z zewnątrz. Nawet nasi byli mieszkańcy i o tym tak mówią, że tak Kwidzyn się zmienia i oczywiście na to wpływ ma nasza przynależność do Unii i te pieniądze, co tu dużo ukrywać, które też w Kwidzynie wykorzystujemy. Jeszcze do swojego biegu na dystansie około 600 metrów. Placy pierwszej A. Może wychowawczyni, pierwsza A, FP6, pani wychowawczyni. Przygotowanie tej imprezy to duże wyzwanie organizacyjne, ale i techniczne. Do precyzyjnego pomiaru czasu na linii mety użyte zostały specjalistyczne czytniki i chipy przymocowane do obuwia zawodników. Także sposób oznaczenia zawodników szczegółowo określał regulamin zawodów jako jeden z elementów kwalifikacji zawodnika. Najwięcej problemów sprawiła jednak pogoda. Zakończyliśmy 10. jubileuszowy bieg unijny oraz 8. bieg unijny osób niepełnosprawnych. Po prostu jako organizatorzy chyba wiązaliśmy się dobrze z nałożonych na nas obowiązków. Jedynie w godzinach rannych trochę pogoda nam pokrzyżowała szyki, zwłaszcza gdy biegali ci najmniejsi zawodnicy, czyli dzieci klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych, ale im trochę później pogoda się wyklarowała i w tej chwili mamy naprawdę dobre warunki, mieliśmy dobre warunki do biegania. Zresztą frekwencja była na podobnie troszeczkę mniejsza niż w ubiegłym roku, gdyż no niestety te warunki pogodowe zniechęciły tych najmłodszych, a oni właśnie były tak tą siłą napędową ilości uczestników. Ale myślę, że za rok, gdy będziemy 11 bieg już organizowali, pogoda nam dopisze, bo tak właśnie no, pierwszy raz od 10 lat pogoda nam trochę pokrzyżowała szyki. Przez 9 lat mieliśmy praktycznie słoneczko i świetne warunki. Jeżeli chodzi o sportowe sukcesy, to nasi najlepsi zawodnicy tutaj powygrywali. Wygrał Zbyszek Jos, wygrała Karolina Kostyrka, wygrała Magda Wiśniewska, czyli nasi najlepsi zawodnicy, nasza wizytówka, która liczy się w Polsce. Wygrały, także jako gospodarze też pokazaliśmy się z dobrej strony. Ja tutaj przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim tym, co przyczynili się do wsparcia finansowego naszego biegu organizacyjnego, czyli osobom, które pomagały przy zorganizowaniu tej imprezy, serdecznie podziękować. I myślę, że już powiedziałem, że jako organizator, że spełniliśmy się, myślę, że dobrze zaprosić wszystkich za rok na 11. bieg unijny i 9. bieg unijny osób niepełnosprawnych.